No dzień dobry, z tej strony Kasperek, bardzo serdecznie witam w kolejnym odcineczku z Farmy na Poka. Ze mną jest oczywiście Matix. No dzień dobry, witam serdecznie. I kurczę, powiem wam, po tych zmianach to naprawdę człowieka ciągnie na to ocenianie, bo my gdzieś tam, wiecie, przez to ocenianie, które mieliśmy wcześniej, to tak, długo zastanawianie się, dla was to nie było w ogóle fajne do oglądania, bo żeśmy dłużej kminili, jakie punkty dać, przez co to i tak w ogóle nie miało jakiegoś większego zdarzenia, bo to każdy z was sobie wybiera, bo ta seria jest dla was, te save'y są dla was, aby każdy mógł sobie to ogarnąć i tak, żebyście mogli swój rzetelny głos oddać, tak, żeby te osoby mogły coś wygrać później na koniec. Więc ja się cieszę, że teraz żeśmy to zmienili, bo naprawdę i u Matixa fajnie się nagrało taki odcineczek, tak jak już u niego wspominałem, że kurczę, właśnie to jest to, gdzie my możemy pokazać, że to byśmy zrobili inaczej, to można było zrobić tak, ale mimo wszystko to wy później to jakoś oceniacie i wy swój głos rzetelny oddajecie. Jesteśmy z gospodarstwem dzisiaj, słuchajcie, kogo? Agro Barti, tak możemy powiedzieć. Numerek to jest, wiesz, który? 25? Jakoś tak, albo 24. 27 dzisiaj, tak jest. Tak, aha, no dobra, to tak to będzie, zresztą później podczas obrówki to wszystko będziecie widzieli. Na sam start od razu fajnie widzimy, mamy taką małą dróżkę, gdzie mamy ławeczkę, żeby się wyciszyć, przyjść sobie może i na rybki nawet, mamy taki stawiczek. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie zrobiony wjazdek, super ten płot, w ogóle ten płot jest z platyny, czy ty go dodawałeś gdzieś? To jest z modów, proszę ciebie. Bo ja mówię o tym oczywiście drewniano tym, nie? Tak, nie tak, o tym tak, z kwiatkami. No tak, naprawdę tak, bardzo ładnie wygląda i kurczę, ja muszę sobie gdzieś, chyba normalnie na po sąsiedzku się nim ogrodzę, bo naprawdę wygląda świetnie, no i co trzeba przyznać, bardzo fajnie to ogarnął i powstawiał właśnie takie kwietniki, tak bym to nazwał, zawieszone i bardzo ładnie to wygląda, to jest idealnie tam, gdzie jest chałupka. Tu sobie przechodzimy, mamy utwardzone jakiś, wiadomo, ogródeczek, kolejne oczko, tak byśmy mogli to nazwać, kolejne oczko z ogródeczkiem, kwiatki, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, ale my tu nie od sprawdzania ogrodów, tylko od wjazdku. Wjazdek mamy dość spoko, zrobiony, bo jest taki dłuższy przez praktycznie całą długość chaty i wjeżdżam na gospodarstwo. Od razu fajnie, bo silosy na środku inne niż te podwójne, gdzie większość, gdzie większość ludzi tak używało, i to już naprawdę cieszy oko. Bardzo fajnie w ogóle połączone budynki, tak jak gdzieś tam byśmy oceniali to pod czas połączenia budynków, no to tutaj budynki udało mu się zrobić idealnie. Przechodzimy sobie i powiem wam, bardzo fajnie wymyślone, bo chyba to nie jest oryginalnie, czy jest ten kurnik tutaj ten ogrodzony? Kurnik jest oryginalnie, ale nie ogrodzony. A, nie ogrodzony, no wiem, tak, jest. Tak, tak, ale właśnie tutaj mega tak, to oddaje, fajnie, no, że jest ogrodzony tutaj przez niego i całkiem inaczej od razu można tutaj się pobawić z tym i naprawdę to oddaje, przy czym tutaj od razu mamy też wiatkę na jakiś kombajn, bo to taka dość wyższa. No, pasuje idealnie. Można powiedzieć, że tak pospasowywał te budynki ze sobą, że wszystko tworzy taką fajną, spójną całość. Brama, którą możemy oczywiście wyjechać na tą drogę, która gdzieś tam była oryginalnie tutaj zrobiona. Mamy też lekki poziom, bo do obory musimy podjechać troszeczkę do góry. I tutaj tak, fajnie, oborka i od razu naprzeciwko pryzma obornika, spoko jest to spasowane, więc jak najbardziej popieram ten pomysł. Przy okazji jeszcze do tego fajnie wysunięte, bo praktycznie gdzieś tam i tak jak z obory wyjeżdżamy, to dopiero zaczynamy skręcać w tym miejscu, więc tutaj o praktyczność nie ma co się martwić i silosy są naprawdę bardzo fajnie spasowane, bo pasują do wielkości tych w ogóle wszystkich tutaj budynków, które, które posiadamy, i one też, jak widzicie, tutaj są na pewnym poziomie, nie jest tutaj płasko. Z obory sobie zjeżdżamy typowo gdzieś do wiaty i tą wiatę wykorzystałbym prawdopodobnie na jakąś słomę, siano, coś w tym stylu, żeby sobie tutaj poukładać. Idziemy za oborę i mamy kolejną halę, można tak to stodoła, hala. Połączenie obory z halą. Tak, nie? stara obora jakby, bo tak można by było to nazwać, tu można tutaj byki było sobie trzymać, więc fajne rozwiązanie też. Tam byśmy mieli na przykład krowy mleczne, a tutaj byśmy mieli byki. No i do tego mamy kolejną wiatę, naprawdę jako jeden z niewielu zadbał w ogóle o te wiaty. To są takie fajne wiaty, gdzie są przejazdowe, możemy sobie normalnie te maszynki postawić. Tutaj też jest fajnie sporo takiego zielonego terenu, gdzie ja bym go wykorzystał na przykład na stawianie maszyn. Więc to wygląda spoko. Wszystkie budynki, tak patrząc na całość, są pasują, bardzo fajnie są skomponowane, tak, nie? Bardzo dobrze, że są, pasują. Te wiaty są też w takich miejscach, gdzie za dużo byś tu innych rzeczy nie zrobił, nie? Jakie mam tylko, kurczę, dwie rzeczy do poprawy. To jest płot w drugą stronę, przez co mu niestety nie wyszło i są luki w tym płocie, co już chwaliliśmy w poprzednich gospodarstwach. To tutaj tego zabrakło, bo naprawdę, kurczę, gdyby płot był w odwrotną stronę, to by to wszystko grało i buczało, więc by było super. I troszeczkę
kłóciłbym się, bo moim zdaniem powinno być troszkę więcej zielonego. Generalnie to zielone powinno być pociągnięte tu. Tutaj na przykład, o, nie? Tak jak Matic zbiegnie. To nie powinno tutaj być tego kamienia z racji tego, że tu jest spadek taki i tu raczej byśmy maszynami po tym zbytnio nie jeździli, skoro mamy miejsce tutaj, więc wydaje mi się, że trochę tej zieloności tutaj zabrakło w niektórych miejscach. I to ten spadek też... najbardziej widać tutaj chyba, nie? Tu z tyłu. Tu z tyłu, tak. Tu z tyłu. Tutaj łoboli ciągnie. I tu bym, kurde, tu bym troszeczkę podrównał, że tak powiem. Tu by można było zrobić taki spadek, ok? Ale tu gdzieś w miarę by można było to trochę podrównać i gdzieś tam, no może tu tej zieloności nie zabrakło, bo tutaj, no tu jest w miarę ok zrobione. Tu by jedynie, o, odtąd cyk, 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 tak, tu dotąd byśmy mogli trochę tej zielonki tutaj dać, żeby bardziej zaznaczyć, że to jest miejsce takie, które my często tu nie jeździmy. No i wiadomo, można by było się uczepić kilku krzaków, które gdzieś tam wchodzą w budynek, ale naprawdę ja powiem wam szczerze, że grałbym. To jest jeden z niewielu takich save'ów, na który bym normalnie teraz mógł sobie wejść i pograć. Pewnie tak z czasem się gdzieś stanie, bo naprawdę mi się tutaj podoba. To połączenie tekstur jest świetnie wykonane, więc są lekkie minusy, ale jest naprawdę dużo fajnych plusów i zastosowań, więc myślę, że tutaj co, no do kamery czy na czacie, jak myślisz? Może... Szczerze powiem ci obojętnie, bo ten idźmy czat na ten czat, taki fajny pomysł. Tak, był czat, było to spoko, więc możemy to jak najbardziej wykorzystać i sobie dać. I kurde, powiem wam szczerze, może są lekkie błędy, ale to są błędy, które gdzieś tam po prostu lekkie niedociągnięcia, ale ja chyba tutaj powiem wam, że ja tutaj na pewno dam to, bo jak nawet i bym jeszcze mógł, kurczę, o połówkę podwyższyć, bo naprawdę mi się podoba. Więc dobra, niech tak będzie, jak mi się podoba, to niech tak zostanie. Ja, mordeczko, jestem gotowy, proszę, czy ty też? Proszę. Dobra, ja 3, 4. O kurde, nie mam, poczekaj, bo mam chudy wyłączone? Okej, okay, dobra, dałeś taką, którą ja dałam początkową, ale za to, że mówię, grałbym i to mi się po prostu w mój klimat pasowało gospodarstwo, to dlatego jeszcze tą połówkę postanowiłem podciągnąć, bo wiem, że dużo było już takich gospodarstw, gdzie ocenialiśmy je na 8, 7,5 i kurde, jednak czegoś mi tam brakowało, a tutaj naprawdę jest świetnie. Zobaczcie tu, jaki to by był klimacik sobie tu kiszoneczkę wozić i jechać tam na silosy, nie? Więc naprawdę świetnie, świetnie to wygląda, szapoba. Także co, my lecimy z kolejnym gospodarstwem. I jesteśmy już na gospodarstwie Janeksa. Powiem wam naprawdę, gdzieś tam jeżeli człowiek się już nauczy na tych swoich błędach, to co jest do poprawy, to też powiem wam, że ten drugi sezon, który będzie, to na pewno oszczędzimy wam, wiecie, tych maszyn, oszczędzimy wam gdzieś tych opisów. Też to będzie całkiem inaczej przez nas wyglądało, bo myślę, że trochę tą serię żeśmy zabili tym pierwszym odcinkiem ze szukania tych może najlepszych gospodarstw i to już nam weszło na głowę, że jest tyle i tyle do przeszukania, a tak naprawdę później jak my każde gospodarstwo sprawdzaliśmy oddzielnie w grze, to i tak przeszły takie roszady, że te gospodarstwa, które mieliśmy wybrane, żeśmy odrzucili, bo no po prostu wyglądały ładnie na zdjęciach. Nie? Tak, dużo poleciało, a na przykład teraz już niedługo będziemy brać dzisiaj na przykład w odcinku, czyli ta trzecia gospa, która będzie sprawdzana, jest gospodarstwem, które na odcinku odrzuciliśmy na przykład, więc tutaj to myślę, że naprawdę bardzo fajnie sobie naprawimy, jak będziemy już mieli drugi sezon i też o wiele lepiej to będzie nam szło. Okej, wjeżdżamy, znów długi wjazdek. Bardzo fajnie w ogóle to drzewo. Jak ja nie jestem za dużymi drzewami, to tutaj ono naprawdę daje takiego fajnego cienia, daje tej polskości tutaj tej mapce. No i co, na start mamy garażyk, ale tutaj w ogóle jest bardzo fajnie zrobione. Mamy prawdopodobnie jakiś plac budowy, tylko niestety no popadało i niestety nam budowę ja już myślałem, że będziesz próbował wcofywać do nowego garażu, który jeszcze nie stoi. Także wszystkie że tak powiem dekoracje, które tutaj są zastosowane, pasują jak najbardziej, ale jeszcze nie uciekajmy stąd, bo mamy drugi wjazdek i mamy tutaj wjazd właśnie do naszego tak jakby domu, gdzie możemy sobie auto postawić. Fajnie też zrobiona altanka, schludnie, jakiś tam ogródeczek, jakaś trawka gdzieś tu rośnie, bez większych, jakaś piaskownica dla dzieci, bez większych tutaj ekscesji i jakichś tam niepotrzebnych dupereli, bardzo fajnie to zrobione. O, dobra, przeskakujemy sobie, idziemy przez naszą budowę i już jak możemy zauważyć, jest to takie bardziej polskie gospodarstwo niż jakieś mocno nowoczesne, no bo mamy tu dużo tej zieleni, mamy tu też nie jakieś mocno utwardzone podwórko, więc to fajnie pasuje. Dość duża hala i gdzieś tam zawsze, zobaczcie, te maszynki, które mimo wszystko wy podawaliście, to też cieszą to oko tak jakby podczas chodzenia i gdzieś tam oceniania, bo jednak nie są puste te garaże. Ale to mniejsza z tym, lecimy dalej. Tutaj mamy pełno jakichś takich właśnie przejazdów, takich zakamarków, tego wszystkiego.
gdzie to naprawdę ze sobą fajnie współgra. Czekaj, to jest jeden duży budynek? Jo, to jest jeden duży budynek. Tak. Kurde, bardzo ładne. Aha, to jest ta obora, co była wtedy w poprzednim. Dobra, spoko, to jest zrobione. Tutaj mamy z tego, z teraz najnowszego z DLC, jo, nie? Z zielonki. Mamy to ogarnięte, okej, bo teraz powiem wam, że naprawdę na tej mapie się tak jakby zgubić chciało prawie. Idziesz sobie i tak, kurde, nagle byłeś tu, nagle wychodzisz tędy, no spoko, to jest zrobione. Tutaj za to mamy zagrodę i to taka fajna zagroda, niestandardowa. Fajnie to jest całe pastwisko. Jakby. No, to jest tak jakby typowo pastwisko, które gdzieś tam, wiecie, tu krówki sobie wpuszczamy na noc, a gdzieś tam na pastwisko może za dnia są wypuszczane, więc pasuje to naprawdę świetnie moim zdaniem. Nikt chyba pastwiska tak se gdzieś kojarzy, może gdzieś tam jedno, dwa widzieliśmy, ale to jeszcze chyba nie były pokazane na odcinkach. To jakieś tam pastwiska były, niektóre wykorzystane, niektóre nie, ale tutaj naprawdę wygląda to fajnie, bo spoko, jakieś drzewka są, krowy tu poobżerały, więc git, ale mają też gdzie się wody na przykład napić, więc naprawdę wygląda to to spoko. Pryzma na obornik, jak najbardziej pasuje. Jest tu w takim innym miejscu troszeczkę oddzielonym od gospodarstwa. Proszę bardzo, od razu wielkie testy. Prawdopodobnie JCB mamy właśnie na testach. Spoko odgrodzone, czyli mamy tutaj tak jakby tą oborę, tak jak mówiłem, czyli gdzieś tam wypuszczamy te krówki i możemy sobie to oddzielić. Tutaj oczywiście te wjazdki od tej stodoły możemy sobie tutaj przejechać i idziemy w tą stronę mapki. Co mi się bardzo spodobało, to dzisiaj tak właśnie dobierając te gospodarstwa, chciałem, żeby miały też trochę coś wspólnego ze sobą, czyli są tak jakby dłuższe trochę i mają więcej trochę tych budynków. I tu naprawdę te pierwsze dwie gospodarki, spodobało mi się to, że w obydwóch trochę pomyśleli i zrobili inaczej kurniki. I jo, to naprawdę odgrodzone typowo. Tak, odgrodzone kurniki i powiem ci, że mega klimat, bo tak, kury i tu trochę cienia mają. Naprawdę mega fajnie tutaj to wygląda. Ten płot daje taką, no dużo tego klimatu tutaj właśnie daje. Jak powiem wam, się z góry na to spojrzy, z tymi belkami naprawdę świetnie. Raczej tu wiecie, no słomy by ciężko miał tu układać, ale po prostu to one są dla dekoracji, no. Tak, ona jest dla dekoracji bardziej, więc no tu wyjeżdżamy na tą samą dróżkę, przy której byliśmy wcześniej. I tu mamy takie, no śmieciowisko nie powiedział, ale no takie miejsca, gdzie trzymamy jakieś przydasie tak zwane. Więc trochę tych przydasi, jakby się więcej tu pojawiło, by było spoko, ale myślę, że tu też jakby przyczepami sobie zajechał, żeby sobie nie zabierać miejsca gdzieś przy gospodarce, to by naprawdę fajnie wyglądało. Mamy tu chyba dwa albo trzy wyjazdki na tą stronę, dwa z przodu, więc razem cztery przejazdy, więc naprawdę spoko to wygląda. Kurde, powiem wam szczerze, że tak, i praktyczność jak najbardziej, fajny silos, bo też nie jakiś duży, patrząc do tej obory, to wcale duży silos nie musi być, więc połączył budynki idealnie, można śmiało powiedzieć. Płot jest postawiony dobrze, tak, chyba płot jest postawiony dobrze, bo jest dopasowany. Wiesz, to jest płot z premiumki. Premiumki, więc no. On zobacz, że się stawia trochę inaczej. Aha, on trochę jest tak inaczej, segmentowy, no, dobra. Tylko on tak schodzi. Tak, cały czas, widzę, dobra, widzę, całkiem inaczej on się stawia. Ale jest to fajnie zebrane. Mamy też takie, to mówię, te zagajniki, niezagajniki, co naprawdę dają tutaj dużo do takiej polskiej mapy. I powiem wam szczerze, że no, nie ma się tu do czego przyczepić, bo i drzewa są dobrze postawiane. Gdzieś tam nie zauważyłem jakichś większych wejść w budynek. Wiadomo, gdzieś może przy tym warsztacie wchodzi to duże, ale my tego budynku z góry zwiedzać nie możemy zbytnio, bo tu wejścia na górę nigdzie nie ma, więc tyle to po prostu te gałęzie, wiecie, dochodzą do ściany i się od niej odbijają. No powiem ci, więc bardzo się podoba tutaj ten tył, czyli jakby tak, tutaj tak naprawdę tu w tym miejscu kończyć. No. To całe pastwisko, to tutaj ogrodzenie tego wszystkiego. No, wygrał tym płotem, to na pewno, wygrał tym płotem i ten zagajnik moim zdaniem tu bardzo oddaje. Jakoś tak jest tu wszystko schludnie, fajnie zrobione. No co, nie będziemy się rozczulać. Tu też widzę kolejne drzewko i naprawdę dodał te drzewa z takim dużym smakiem, bo mógł nawalić jakichś niskich drzew, gdzie by większość tu nam drogi zasłaniały, a to są tak drzewa fajnie podobierane, że no nie ma nic złego, nie? Więc tutaj naprawdę jest luksus dla mnie. Ja się z góry tutaj podniosę, żebyście sobie mogli jeszcze raz zobaczyć i ocenić to gospodarstwo, ale naprawdę siedzi mi tutaj, tak jak i to pierwsze, więc z tego to mnie najbardziej tutaj cieszy. Włączamy sobie chudy, bo nie będziemy widzieli czatu. I teraz tak, kurde no. Kurde mo, żuli ja papo. Powiem, na początku jak tak tu weszliśmy, tak myślałem, że ocenię trochę niżej tą gospę, ale tak koniec końców naprawdę jest spoko. Ja, więc kurde, ja już no ocenę mam gotową. Ja powiem ci szczerze, no naprawdę, tu
wiadomo, tu gdzieś jeszcze tak jak ten stół, no tam jest parę takich duperelków do poprawy i mówię, jakieś trochę więcej dekoracji bym zastosował, choć tutaj tych dekoracji jest okej. No się naprawdę tutaj waham, powiem wam szczerze, się waham, ale dobra, to jest tylko moja ocena, więc niech tak będzie, bo jedno i drugie mi siadło. Dobra, ja gotowy, 3, 4 i ry. A, ty tak dałeś, no. Ach, dobra. Ja tutaj... patrzyłem po porównaniu do poprzedniej gospy, bo tak jakoś jak wybieramy te gospodarstwa na odcinki, to powiem wam szczerze, że łatwiej wtedy oceniać, nie? Bo widzimy to, co było wcześniej i tak naprawdę to pierwsze gospodarstwo zawsze jest takim jakby wyznacznikiem dla tych kolejnych. I ja mówię, jest tu kilka kreatywnych rzeczy, dlatego ja podciągnąłem, bo jest jakaś budowa. Mi podoba się właśnie ta budowa, nie? Że tak, to jest tak podoba mi się tu ten kurnik. I podoba mi się z tyłu zagroda. Także no ja mówię, tutaj podciągnąłem kilkoma takimi rzeczami, więc jak najbardziej na pewno wielu z was tutaj się odnajdzie na tej gospie i coś czuję, że będzie kilka fajnych screenów. Obstałem, że ktoś zaraz sobie budowę dokończy, jak będzie mógł, bo tak naprawdę autor tego wszystkiego nam zostawia, no myślę, że postawienie chyba jakiejś wiaty. Tak mi się coś wydaje, że tutaj wiata by jakaś fajna pasowała, taka zadaszona, no coś w tym stylu mogłoby być na naprawdę spoko. Dobra, widzę, że nasz Zetor se plecak myje, bo cały zażygany był w oleju, także my uciekamy na trzecią mapkę. No i słuchajcie, mamy mojego imiennika, czyli Kasper W, z kolejnym numerkiem do głosowania i naprawdę powiem wam, warto przeczytać opis tutaj, jeśli chodzi o to gospodarstwo, ale zaraz też wam mniej więcej go przybliżymy i opowiemy, o co tutaj chodzi. Na pierwszy rzut oka fajnie to właśnie wszystko z tej perspektywy wygląda, bo mamy takie nowocześniejsze już można powiedzieć troszeczkę gospodarstwo. Za co tutaj pokłony i szapoba, dużo ludzi nie wiedziało, jak ma zrobić z silosami. Dużo ludzi wygrało dzięki temu, że postawiło silosy koobory, bo kilka silosów było idealnie pasujących na długość i to naprawdę fajnie wyglądało, ale jeszcze więcej wygrywają ci, którzy gdzieś właśnie wtopili te silosy. Ja już myślałem, że psa chłopiełka trupił tyś. Leżał do góry nogami. I wygrał właśnie tym, że kurczę, naprawdę fajnie obudował ten silos do kiszonki. Bo wielu tych gospodarstwach na pewno żeście zwrócili na to uwagę, że po prostu one takie samotne gdzieś tam sobie stały. A tutaj tak, pierwszy raz chyba mamy tą wiatę zastosowaną właśnie w taki sposób. Może gdzieś one były przy budynkach i człowiek tego wcześniej nie widział, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bo mamy tutaj schowany kombajn, gdzieś tam jakieś deski do budowy, czy do jakichś innych duperelów i mamy tutaj silos. Ale przejdźmy koło chałupy. Mamy jakiś tam staweczek, gdzieś tam na lekkim wzniesieniu, nasza chatka, ale nie mamy tu jakichś zbędnych tam rzeczy, prosta... O Jezu, ale miałem laga dziwnego. Prosta, zwykła chatka z jakimś tam miejscem do usiądzenia. No i tutaj przechodzimy do budyneczku, do takiej ala chatki, takiego garażu z warsztatem, połączonych z halą, można tak powiedzieć. Bardzo znajomy oczywiście budynek z od biedaka do kozaka. Obora też wam dobrze znana, od biedaka do kozaka. I tutaj fajnie to jest połączone, bo jak wiemy, no dobrze te budynki ze sobą pasują. No i na koniec, co? Jakbyś o nich Holanda pytał, to już go z nami nie ma, ale to taka... A to dlatego tak mi zlagowało? Nie wiem. Dobra, nie szkodzi. I tutaj mamy dość dużą taką fajną stodołę, gdzie możemy sobie tutaj czy zboże wysypać i przenosimy się od razu na tył gospodarstwa. Tył gospodarstwa fajnie, tak wiecie, zielono, zieloniutko, gdzieś tam jeszcze wiecie, tutaj niezagospodarowany teren, ale można sobie fajnie maszynki postawić, gdzieś tam jakieś bele słomy, tego wszystkiego dorzucić. Mamy też pryzmę oborniczka i dość spoko, bo nie jest przy samej oborze, ale jest w takim dość fajnym miejscu, gdzie tu... Gdzie nie zawadza nikt. Tak, nie zawadza, jest tu przejazd, bo zobaczcie, tutaj łączy nam się ta dróżka wraz z tą dróżką i dostajemy się na tył. Mamy tutaj rów. Czemu ta dróżka tam jest? Tak, słuchajcie, tutaj pewnie, gdyby nie historia, to by, te lampy nie pasują, tu coś jest nie tak. A tu, słuchajcie, ta historia właśnie, ten cały opis, daje to do tego, że prawdopodobnie jest tutaj droga, która prowadzi do zakupionej działki, do domu, który się właśnie buduje. I tu by pasowało fajnie, bo gospodarstwo tak naprawdę jest do rowu. Kończy się tutaj. Tak, tylko kończy się tutaj, o, gdzieś można tak śmiało powiedzieć. Tu mamy rów, taki typowo jak czasami gdzieś są rowy pomiędzy, nie wiem, polami czy tam właśnie budynkami. I tutaj mamy drogę, która na razie jest utwardzona, ale pewnie w przyszłości gdzieś tu może pojawić się asfalt. I teraz działka, żebyście... ale obornik się powoli wysypuje poza ten. Żebyście zrozumieli, o co chodzi. Gospa właśnie idzie tak, jakby można powiedzieć, równo z oborą i idzie tutaj do tego płotka.
I tu my mamy drogę polną, a tutaj właśnie gospodarz, ja już teraz już nie pamiętam do końca tego opisu, gospodarz sprzedał swoją ziemię dla ludzi z miasta chyba, tak? Jo, dobrze? To jakiś domek tak. Jakiś taki letniskowy, coś tego typu miał być budowany. Budują się, po prostu jest budowa, gospodarz postanowił sprzedać kawałek swojej działki na budowę domu dla ludzi z miasta. I tu naprawdę fajnie z tą drogą jest wymyślone, fajnie, że tu jest jakaś ta budowa, są bardzo fajnie dopasowane te wszystkie elementy, więc to bardzo fajnie wygląda, ale widzicie, no... Tak, to jest taka właśnie ta duża kreatywność, o której wspominaliśmy, gdzieś tam, czy do grania, pewnie niektórym by nie pasowało, bo kurde, wiecie, to myśleliby to, że to cały czas jest... jedna gospa, bo tak naprawdę, no można by było tutaj, cyk, walnąć płot betonowy, o, można, może to by nawet, powiem ci, lepszy efekt dało, jakbyś pociągnął może tutaj płot betonowy, nie wiem, dotąd, dał chociaż... tutaj bramę i dalej znowu dał płot betonowy, powiedzmy, chociaż no dotąd, i tu brama, i jakby dał bramę i tu dalej zielono, luks by było. Wtedy byś widział, że jest to tak jakby coś innego, a my na pierwszy rzut oka wchodząc tutaj, tak kurde, no coś tu nie pasuje, ja mówię, dobra, jeszcze raz przypomnijmy sobie historię, no i wtedy żeśmy zaczęli łączyć wątki i faktycznie to wtedy wyszło. Brakuje tego oddzielenia troszeczkę, na pewno myślę, że rolnik pewnie w przyszłości, jak oni by się... Zobacz, że ta działka też jest praktycznie świeżo co zakupiona, tak, można powiedzieć. Więc może w przyszłości tutaj... za pieniądze na to, że sprzedał, by się pewnie odgrodził, bo raczej też wydaje mi się, że tak by było, bo rolnik nie chciałby tam, wiecie, żeby mu zaglądali i patrzyli, co tu tak naprawdę on w gospodarstwie robi, no bo wcześniej to była jego tak jakby... ziemia, ale tak ogólnie naprawdę spoko to wygląda. I tutaj gdzieś tam troszeczkę jakoś ten płotek mi tu przy chałupie nie pasuje. Lepszy już by był, nie wiem, nawet mały żywopłocik. Coś jeszcze może tam z tyłu, bo tak no tu byśmy trawy nie pokosili raczej. Tak dosyć pusto no coś jest, tak, nie? Tak, to troszeczkę mi tu pustawo, bo przy tej chałupie, no jakbyśmy tam trawę chcieli skosić, to byśmy te kwiaty wykosili raczej, więc tak. No gdzieniegdzie brakuje mi właśnie takich niektórych rzeczy, ale szapoba, fajna historyjka, fajna kreatywność tutaj jest pokazana i gospodarstwo też dobrze do siebie dopasowane, więc myślę tutaj, że ja już odpowiedź gdzieś tam na swoje tutaj znam. Poczekaj, do grania ja może... sekundkę zastanowię. Albo tak myślę, albo tak. Ja też mam tutaj dylemat taki malutki, ale kurde, patrząc na tą taką nieszablonowe, jak już to mówię, podejście do tematu, czyli tą tutaj budowę i tak dalej, kurde, dobra. A niech będzie tyle. Dobra, ja mam. Dobra, lecimy. 3, 4 i ry. Okej, okay, widzę, że się zgodziliśmy idealnie. Wiadomo, jak człowiek sobie gra realną serię, to spoko, bo z odcinka na odcinek, wiecie, nagle miał gospodarstwo, sprzedał tu komuś teren, nagle ktoś się obok niego buduje, git. A jak tak, wiecie, po prostu sobie wejść, pograć, coś nagrać, to pewnie każdy z was by zaraz albo sobie tył przebudował, albo coś by tam zrobił, bo mówię, do grania realnego, do historii pasuje, do takiego normalnego pogrania, no... Wiadomo, coś tam se stoi i to tak dziwnie by wyglądało, nie? Więc mówię, trochę tutaj jeszcze zabrakło moim zdaniem... A, Mordo już ogródek skosił? Nie wiem, nawet chyba w trakcie. W trakcie koszynia jest chyba. Tak mi się zdaje chyba, nie? Gdzie kosiarka jest? To jest ten robot, a ten iRobot Roomba, co po chałupach chodzi, to tylko on tylko zamiast tych takich szczotek, to on mu wymienił na noże. No, on tam se jeździ, no to niech se jeździ. Także co? To by było na tyle. Fajnie, że tej kreatywności gdzieś tam troszeczkę dzisiaj ujrzeliśmy, troszkę innej niż to było na przykład w poprzednim odcinku, jeśli chodzi o tak typowo kreatywne gospodarstwo, bo wymyślone. Tutaj mamy tą kreatywność zawartą wraz z normalnym polskim gospodarstwem. Ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, wesołych świąt, bo chyba to gdzieś jeszcze przed świętami wyjdzie, bo już na sam w głowie nie mam... kiedy, co i jak, bo tak naprawdę dzisiaj cisnę już chyba 6 odcinek, więc ciężko mi to wyliczyć, ale jeżeli to jest jeszcze przed świętami, to wesołych świąt i mokrego dyngusa. A w tym roku pewnie będzie mokry, bo wreszcie pogoda powinna dopisać i aż się będzie chciało wodoblać. Dziękuję ślicznie, wesołych świąt, na razie strzała i trzymajcie się, cześć! Cześć!